Cześć Wam wszystkim. Cześć. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy z codziennej kropluwy. Nasz kochany Kai tutaj ukradł wszystkim serca, wszystkie tutaj panie. Szczególnie pani doktor, która się nim zajmuje lata, co chwilę do niego sprawdza. Dzisiaj kotek już nie ma gorączki. I grzecznie leży. Zobaczcie, tu kapie kroplóweczka. Musimy mieć łapkę wysuniętą. Jak mówię, to on do mnie się odwraca, tak? I słuchaj, patrzy na mnie. No. Ja mówię, nie bój się, bąbeleczku, nie bój. Ale jak chciałam go wyciągnąć, to chciał mnie użreć. Także kładzenie palca tu jest jeszcze w pewnym sensie ryzykowne. No ale widzę, że jest kochany kotek. I taki piękny. Boziu, ciekawe, no cioty, chciałeś tutaj dać całuska ciotkom? No i zobaczcie, no mamy tutaj kolegę, który dzisiaj chce wędrować, a to jest bardzo dobry objaw, bo znaczy, że lepiej się czuje. Kroplóweczka kapie, o. No i tyle. O, ile tu kabli. Patrzcie, jaka biedna łapeczka. On ma śliczne oczy. To będzie taki kocurek z długim pyszczkiem. W przeciwieństwie do pufa, który ma krótki pyszczek. No cio, ja tu gadam, prawda? A ty się troszkę tak nawet cieszysz, jak ja gadam. Tak? Słuchasz mnie tak uważnie? Jesteś taki słuchacz. Kajuś. Kajuś. Kochany. On mnie wzrusza, mnie strasznie ten kotek. Jego historia. Wiecie, chciałam jeszcze wam powiedzieć jedną rzecz, mianowicie tam, gdzie był puf, na tych działkach, to też umarł jakiś kotek i Puf też siedział z tym nieżywym już kotem. Więc mam teraz w tej chwili dwa kotki, które przeżyły śmierć swoich towarzyszy. Niesamowite, nie? I połączył je los. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No jeszcze chwilka, jeszcze 5 minut i idziemy. I taka sytuacja. Jeden niuniek wcina. O, już nie chce. Cześć. Ale nie musisz się chować. Proszę, niuniek. Jeszcze się musimy zaprzyjaźnić. I drugi niuniek tutaj sobie wcina. No i bardzo mu kibicujemy, bo tam ma tabletę. No i ładnie sobie wcina. Wiecie, kogo on mi przypomina trochę? Mówię to oczywiście do tych, którzy już od jakiegoś czasu śledzą stronę. Przypomina mi Karino, czyli Kubusia słynnego. Coś ma takiego w oczkach, takie też te paseczki przy oczach. No i też taki biedak klateczkowy na razie. No tak wcina, że chyba nie zje tej łyżeczki, co mu dałam. A tam ma lekarstwo. Jedz, kochanie, proszę. No jedz. Coś czuję, że musimy metodę wymyślić, żebyś ty zjadał te tabletki, a się nie będę denerwować wtedy, że nie zjadłeś, wiesz? Zaraz damy ci tabletę. O, wcinasz jeszcze dobrze. Bardzo się cieszę. Aniuniek Puf, gdzie siedzi, troszkę liznął i siedzi pod łóżkiem, tak? Pokaż. Zobaczymy, jesteś tam? O, tam siedzi. Siedzisz, kotek, tak? Troszkę się ciotki jeszcze boisz, ale wiesz co, ja ci dam jeszcze spokój, ale jutro już muszę cię łapać, bo tabletę, antybiotyk, okej, umowa? Dogadamy się jakoś? Jakbyś siedział w tunelu, byłoby ekstra, wiesz, bo ja wtedy cię łatwo złapię. No, niuńku, będzie dobrze, zobaczysz. No i tak to. Na razie nie mam co robić za bardzo. Tak? Trzymamy kciuki, żeby Puf wiedział, gdzie kuweta w dalszym ciągu, w nocy. No i tyle. Ktoś tam się zbliża do mnie. Hej, 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 hej.
Zapraszam cię, chodź, kochanie, chodź. No jaki piękny kot. Chodź, pogłaszczemy kotka, chodź. No chodź do mnie. No chodź, malutki. No zobacz. Tak, ślicznie. Nie bój się. Zobacz, co my tu mamy. Myszeczka taka. Hej. Jak już byłeś blisko. O, idzie do kuwety, Boże. Modły do wszystkich bogów składamy. Niestety usiadł w kuwecie. Zrób, siusiu, zrób. No zrób ciotce dobrą noc, zrób. Pokaż, że jesteś mądry kotek. O, co to za gadanie? Co to za gadanie? Chodź, pufeczku. No chodź, kochanie. Na razie siedzi w kuwetce. Kater cię męczy, nie? To łatwo nie jest. Tak myślisz, że po jednym dniu będziesz zdrowy. Nie ma tak. No chodź, kochanie. Chodź, malutki, chodź. O, malutki kitusiu, chodź. Oj, jak mi niewygodnie mówić. No. Hej. Nie bój się. No taki ładny kotek. Popatrz, jaki śliczny. Tak. Zawsze to troszeczkę się pogłaskamy. Jesteś biedny, obolały. Nie mogę na to patrzeć po prostu, wiesz? Nie mogę na to patrzeć. Ale każdego dnia będzie lepiej. No to mówmy dobranoc cioteczkom, tak? Mówmy dobranoc, dobranoc. Super kotek jesteś, brawo. Kolega też mówi dobranoc, tak? Proszę wyjść z kuwetki, bo muszę posprzątać. No, sio mi stamtąd. Patrzcie, ludzie, patrzcie, co tu się dzieje w tym kocim pokoju. Hej, kituniek. No tak, biedny jesteś, tak, biedny. Ja wiem, ale wszystko po kolei, dobrze? Jest kotek? No do kuwetki zapraszam ciebie. No brawo. Brawo, prawie, prawie. No zobacz, możesz pozwiedzać. Coś czuję, że w nocy będzie zwiedzanko, tak? Cały dzień się wyspałeś, a w nocy będzie zwiedzanko. Zwiedzaj, zwiedzaj, tu są fajne rzeczy. Wszystko dla kotków. Tam można wejść, oczywiście, że tak.